Oto dwa najnowsze pistolety pneumatyczne od firmy Action Sport Games i właśnie o tych pistoletach między innymi opowiem Wam w najnowszym odcinku nowości w ofercie Militaria.pl, na który Was teraz serdecznie zapraszam. Na początek przypominam Wam, że trwa cały czas nasza wakacyjna wyprzedaż, w ramach której kupcie wiele produktów nawet o 40% taniej. Zaczynamy od sprzętów strzelających jako pierwszy karabinek pneumatyczny Sigsauer MCX drugiej generacji. Jest to nowoczesny karabinek, który zasilany jest kapsułą CO2 i jest wierną repliką Sigsauera MCX. Ten karabinek został wykonany z metalu oraz tworzywa sztucznego. Tak jak powiedziałem na początku, karabinek zasilany jest kapsułą CO2, a jest to kapsuła 88-gramowa. Strzela się ten diabol w kalibrze 4,5 mm i wystrzeliwuje ten śród z prędkością początkową 166 m na sekundę. Do magazynka tego karabinka mieści się 30 sztuk takiego śrutu. Karabinek został wyposażony w długą, górną grzbietową szynę RIS 22 mm. Zastosowano tutaj również nowoczesne łoże w systemie M-Lock. Za bezpieczeństwo w tym karabinku odpowiada bezpiecznik, który jest również obustronnym selektorem ognia. W komplecie z karabinkiem znajduje się celownik optyczny, który ma średnicę obiektywu 24 mm i oferuje powiększenie od 1 do 4 razy. Celownik wyposażony jest w krzyż typu Mildot. Karabinek jest ciężki, ma bardzo nowoczesny wygląd i spodoba się zarówno początkującym, jak i zaawansowanym miłośnikom strzelectwa pneumatycznego. No i czas na wspomniane wcześniej pistolety. Jako pierwszy pistolet US Combat 1911 od firmy Action Sport Games. Jest to wykonana całkowicie z metalu wiatrówka, która jest repliką kultowego amerykańskiego pistoletu Colt 1911. Ten pistolet napędzany jest 12-gramowym nabojem CO2, strzela śrutem BB w kalibrze 4,5 mm. Magazynek tego pistoletu mieści 18 sztuk takiego śrutu. Tak jak w byłym oryginale, mamy tutaj dwie blokady, które chronią przed oddaniem przypadkowego strzału. Jest tutaj bezpiecznik chwytowy, który uniemożliwia oddanie strzału, kiedy pistoletu nie trzymamy prawidłowo w ręce, ale jest również skrzydełkowa blokada spustu. Pistolet wyposażony jest w system blowback, a więc zamek porusza się podczas oddawania strzałów, a także zamek po wystrzeleniu ostatniej kulki zostanie w tylnym położeniu. Ten pistolet wystrzeliwuje śruty z prędkością początkową 127 m na sekundę. Kolejny pistolet pneumatyczny od firmy Action Sport Games to pistolet ISSC M22. Podobnie jak poprzedni pistolet, ten również zasilany jest 12-gramowym kartuszem z gazem CO2. Strzela śrutem BB w kalibrze 4,5 mm i wystrzeliwuje te stalowe kulki z prędkością początkową 111 m na sekundę. Na zamku tego pistoletu zostały wytłoczone oznaczenia takie same jak w bojowym pierwowzorze. Na chwyt pistoletu naniesiono antypoślizgową fakturę, która zabezpiecza przed ślizganiem się pistoletu w dłoniach i zwiększa kontrolę nad pistoletem. Pistolet wyposażony jest w regulowaną w poziomie szczerbinkę i stałą muszkę. Pod lufą pistoletu znajdziecie szynę akcesoryjną RIS, na którą możecie zamontować np. celownik laserowy bądź oświetlenie taktyczne. A teraz czas na ostrzałkę do noży i nożyczek Smith 10 Second. Jest to kompaktowa ostrzałka łącząca w sobie ostrzałkę do noży i nożyczek. Mamy tutaj dwie strzeliny ostrzące. Mamy tutaj ustawione w kształcie litery V wymienne ostrza ze spiekanych węglików wolframowych. W rękojeści wbudowana została ostrzałka do nożyczek, która wyposażona jest w okrągły pręt ceramiczny o gradacji Extra Fine. Wygodna rękojeść ostrzałki zapewnia pewny chwyt podczas pracy tym urządzeniem. Zanim opowiem Wam o kolejnych nowościach, przypominam, że linki do wszystkich produktów pokazanych w tym wideo znajdziecie w opisie pod filmem. A teraz koszulka Polo od firmy Pentagon, model Notus. Koszulka została wykonana z rozciągliwej tkaniny poliestrowej i odporna jest na mechacenie i marszczenie. W tym polu zastosowano usztywniony kołnierz, który pozostaje płaski i nie roluje się. Dzięki zastosowaniu technologii Quick Dry koszulka wysycha szybciej niż koszulki bawełniane. Zastosowano tutaj również system Odor Resistant, który zapobiega powstawaniu przykrych zapachów. Tę koszulkę kupicie u nas w różnych wariantach kolorystycznych. A teraz spodnie BDU od firmy Miltek w nowym kamuflażu Phantom Leaf. Są to spodnie inspirowane krojem klasycznych amerykańskich spodni wojskowych BDU, czyli Battle Dress Uniform. Zostały uszyte z wysokogatunkowej bawełny w splocie Ripstop. Spodnie zostały wyposażone w aż 6 kieszeni. Mamy tutaj dwie otwarte kieszenie boczne, dwie kieszenie z tylnymi padkami, a także dwie kieszenie cargo zapinane na guziki.
Co najciekawsze, w tych spodniach zostały one pokryte kamuflażem Phantom Leaf Ziftech. Ten kamuflaż został specjalnie zaprojektowany dla firmy Miltech. Phantom Leaf powstał dzięki zaawansowanej analizie cyfrowej obrazu terenu, w jakim dany wariant tego kamuflażu ma zapewnić maskowanie. Ten kamuflaż występuje w trzech typach. Na spodniach, które widzicie, występuje kamuflaż Wasp i Z3A. Te spodnie świetnie sprawdzą się na przykład dla graczy ASG. A teraz plecak, który już znacie, ponieważ jest to Sparrow 303 od firmy V-Sport w kamuflażu Multicam Black. Kilka słów przypomnienia o samym plecaku. Jest to survivalowo-militarny, kompaktowy plecak o pojemności 30 litrów. Został on wykonany z wytrzymałej kordury 500D. Mamy tutaj komorę główną oraz dwie kieszenie frontowe. Wszystkie zamykane są na dwukierunkowe zamki błyskawiczne. Wewnątrz komory głównej na klapie znajdują się zapinane na zamek dwie płaskie kieszenie o strukturze siatki. Na górnej kieszeni umieszczono panel Velcro, który umożliwia przytwierdzenie emblematów oraz morale patches. Na dolnej kieszeni natomiast umieszczono linkę ze ściągaczem, która przydatna jest do mocowania dodatkowego ekwipunku. Tylna ściana plecaka została wykonana z pianki EVA, która jest szybko schnąca i ognioodporna. W komplecie z plecakiem otrzymujecie również pin szachownicy lotniczej oraz narzepkę nawiązującą do symboliki Dywizjonu 303. Sparrow 303 od firmy V-Sport w kamuflażu Multicam Black to nowość, ale już niedługo szukajcie u nas tego plecaka również w innych kamuflażach, a także innych wersjach kolorystycznych. To tyle w tym odcinku nowości w ofercie militaria.pl, a ja Was zapraszam już za dwa tygodnie na kolejny. Do zobaczenia!